Dobry wieczór Państwu. Ja będę, pozwolę sobie pełnić rolę gospodyni. Mam nadzieję, że jestem dobrze słyszana. Przepraszamy za małe spóźnienie, ale ci, co mnie znają, to wiedzą, że to niemożliwe, żeby na czas było coś, nie? Także bardzo Państwa witam w tej niezwykłej przestrzeni, dziękując jednocześnie, dziękując bardzo za udostępnienie tej przestrzeni, bo to nie jest tak po prostu, że sobie wchodzimy do tego wnętrza. Tu się odbywają tylko specjalne spotkania. Także bardzo dziękuję Państwu misiarzom za udostępnienie i za tak miłe i gościnne nas przyjęcie. Dzisiejszy dzień jest dla nas, dla Tomasza i dla mnie przede wszystkim wyjątkowy, ponieważ pojawiło się na świecie to w cudzysłowie dziecko, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy próbowaliśmy ukształtować. Powiem Państwu, że to było troszeczkę trudniejsze niż myślałam. Ja przyznam, muszę, że było trudniejsze, ale dzięki uporowi i sile perswazji pana doktora Tomasza Ruska jednak ta książka powstała. Bo ja już trochę czasami miałam wątpliwości, czy rzeczywiście jestem w stanie dokończyć to dzieło. W każdym razie bardzo serdecznie Państwa witam i pozwolę sobie przywitać specjalnie trzy osoby, jeżeli Państwo pozwolą, mianowicie panią starostę powiatu cieszyńskiego, panią Janinę Żagan. Bardzo dziękujemy za Pani obecność, że Pani dzisiaj nas zaszczyciła swoją obecnością. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie chciałam powitać panią burmistrz Gabrielę Staszkiewicz i pana burmistrza Przemysła Majora również. No i powiem, że wprawdzie to są wspomnienia, to nie jest praca naukowa, tylko James Alexander Roy opisał to, co w Cieszynie przeżył, ale ponieważ jest to tekst źródłowy, to tym bardziej chciałabym przywitać pomiędzy nami pana prorektora Uniwersytetu Ostrawskiego, pana profesora Alesza Zarzyckiego. Bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie do Cieszyna w dla nas tak szczególnym dniu. Pan doktor Tomasz Rusek zaraz Państwu przedstawi program tego wieczoru, a ja tylko powiem, że to wszystko, co w tej książce będzie można przeczytać później, działo się mniej więcej w tych przestrzeniach ponad 100 lat temu. Tutaj oni się stołowali, członkowie komisji kontrolującej tutaj się stołowali, tu imprezowali również, owszem, czyli miłe chwile przeżywali. I ta książka będzie można spokojnie tę książkę ze sobą zabrać i żeby Państwo się nie denerwowali, będziemy tę książkę rozdawać, a dosłownie rozdawać, ponieważ to jest książka projektowa, więc ona będzie dla Państwa prezentem, ona nie jest do sprzedaży, ona będzie tylko aż prezentem i po spotkaniu mogą swoje z Państwa spokojnie tam do tyłu przejść i tam ona będzie rozdawana i każdy z Państwa z tą książką wyjdzie, no chyba, że nie chce, ale myślę, że warto. I przekazuję już głos w takim razie doktorowi Tomaszowi Ruskowi, który był koordynatorem, jest koordynatorem projektu, który realizuje wspólnie Uniwersytet Śląski w Opawie z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które mam zaszczyt reprezentować. Tak, dziękuję za miłe przedstawienie pani dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego Ireny French. I ja was zde witam jménem Slezské univerzity w Opawie, která vlastně participuje na projektu Těšínské Slezsko 1920-2021, což je mezinárodní projekt, který je financován Mezinárodním Visehrádským fondem, jak můžete vidět také na těchto oralapech. My jsme se dneska tady sešli v zcela symbolický čas a na symbolickém místě, protože právě před 103 lety, 3. února roku 1919 byla podepsána Pařížská dohoda mezi představiteli Československa a Polska. Právě tato dohoda nastolovala nové podmínky tady na Těšínsku a mezi jinými představitele Československa a Polska přijali takovou klauzuli, že na Těšínsku bude vyslána mezispojenecká kontrolní komise, již byl právě James Alexander Roy členem. Vážení hosté, program našeho křtu bude následující. Zazní celkem tři referáty. První přednese pan magister Daniel Korbel a tento referát nás uvede do děje, do obrazu, bude se obecně věnovat sporu o Těšínsko.
Následně budu já hovořit pár slov o této Mezispojenecké kontrolní komisi, protože ačkoliv jsme měli fotografie jednotlivých členů té komise, tak dlouhou dobu jsme je neměli identifikovány, ale když jsme pracovali na pamětech Jamesa Alexandra Roye, tak jsme samozřejmě i vynaložili úsilí na to, aby jsme identifikovali všechny jeho kolegy. Takže především a zejména to bude o těchto osobnostech, kolezích Jamesa Alexandra Roye. No a uzavírající referát potom přednese Irena French, která bude hovořit o městu Těšínu v té době v letech 1919 až 1920. Já se omlouvám, protože jsem si moc dobře vědom, že většina z vás zde je polsky hovořících. Já trošičku polsku vím, ale přeci jenom u takto významné události mi dovolte, abych zůstal u svého rodného jazyku, protože bych nerad kazil krásný polský jazyk tím, jak ho neovládám dobře. James Alexander Roye je velmi zajímavá osobnost, byl tajemníkem britské části Mezispojenecké kontrolující komise a v únoru roku 1919 přijel do Těšína. V roce 1921, když už byl zpátky ve Velké Británii, tak publikoval své paměti pod názvem Poland Czech Inside Leisure. V roce 1921 vyšli v Londýně a měli za cíl především informovat britské čtenářstvo o situaci ve střední Evropě. Je to jedna z prvních knih, která vlastně britským čtenářům představovala, jaké jsou podmínky v této části Evropy po pádu Rakousko-Uherska. Po těch 103 letech je ta kniha velice zajímavá naopak pro nás, pro historiky, ale i širokou veřejnost z Čech a z Polska, protože očima osoby, která tady vlastně poprvé přijíždí na Těšínské Slezsko, on byl Skot, vidí osobnosti, místa a události velmi, nechci říct objektivním, ale minimálně takovým nezúčastněným britským pohledem a právě proto je to pro nás zajímavé. A já už nebudu dlouze dále hovořit, pouze zmíním, jak už tady zaznělo, že po celou dobu této krásné události máte možnost využít jednak občerstvení, které je na vašich stolech, ale samozřejmě také kávy, čaje, případně nějakých těch menších toustíků nebo zákusků, které se nacházejí v zadní části tohoto krásného sálu. Ještě jsem zapomněl zmínit, že kromě toho času, který je symbolický, tedy přesně 103 roky od uzavření Pařížské dohody, je to také symbolické místo, protože když 12. února roku 1919 větší část kontrolní komise přijíždí do Těšína, tak je ubytována právě tady, v hotelu pod Brunátným jelenem. To znamená, že lidé, o kterých dneska budeme hovořit, před 103 lety bydleli ve vrchních patrech a pravděpodobně některé z úryvků, které dneska zazní, protože my budeme také předčítat ty paměti, tak se odehrávaly přímo tady v této místnosti, tak proto symbolické místo. Jsem velmi rád, že se nám podařilo uspořádat tento křest právě zde. No a osobou nejpovolanější, který by tady mezi námi normálně, kdyby nebyla covidová situace, byl a který by vám nejlépe představil James Alexander Roye, je jeho synovec Ian Diel. Je to významný skotský bankéř, bývalý europoslanec za Skotsko v Evropském parlamentu a také člen královské gardy lučišníků, což je ceremoniální stráž, která střeží britskou královnu, když je na návštěvě svých skotských panství. Takže já teď symbolicky předám slovo právě Ianu Dielovi, aby vám svého strýčka představil. Můj strýček byl mým dětským hrdinou. V mých vnímavých mladých očích stělesňoval vše, čím jsem chtěl být. Byl akademik, voják, spisovatel a volnomyšlenkář. Vždy se oblékal stylem připomínajícím prince z Walesu ve 30. letech a jeho románky byly předmětem mých nejvidivočejších spekulací. Měl charisma. Dokonce vypadal jako někdo, koho by si Sir Henry Raeburn mohl v 19. století portrétovat. Když se vyjadřoval, došlo vám, že může být jedině Skot. Byl stělesněním svých romantických kořenů skotské Vysočiny a logického uvažování zdejších nížinatých oblastí, kde byl z větší části vzděláván. Narodil se roku 1884 v Kirriemuiru v oblasti Angus jako syn presbyteriánského kněze a nikdy nestratil svou lásku pro tuto část Skotska s osobitou kadencí řeči a svébytným folklórem. Některé z jeho nejlepších prací byly dokonce podníceny vzpomínkami a pocity spjatými s kopci, údolími a řekami jeho dětství. Bylo to očividné, když psal o zasloužilém životě svého přítele Jamesa Matthew Barryho
dramatika a tvůrce Petra Pana. James Roy byl oddán svým dvěma sestrám, Christiane a Henrietě, a během důchodu byl častým návštěvníkem v jejich domě v Edinburgu. Christiana měla dvě dcery, z níž Betty byla mou matkou. James o nich a jejich rodinách psal takřka alegoricky v díle The Heart is Highland, publikovaném v roce 1947. Oženil se v pozdním věku a neměl žádné děti. Henrietta či Nettie byla, jak bychom dnes řekli, jeho spřízněná duše. Byla jednou z prvních ženských absolventek univerzity v Edinburgu a stejně jako její bratr byla oceňovanou vědkyní a učitelkou anglické literatury. Jako mnoho dalších z její generace přišla o svou lásku v zákopech na Somě. Nikdy se neprovdala a možná právě to bylo výjimečným pojítkem mezi bratrem a sestrou. Nettie byla nadčasová a pozoruhodně liberální i chápavá k bratrově životní odysej. V jeho knize básní Christ in the Strand, kterou věnoval své matce, můžete postřehnout dualitu jeho osobnosti. James byl dobrodruh. V Kanadě se spřátel s Johnem Bashenem, spisovatelem, který se tam jako Lord Tweedsmoor koncem 30. let stal generálním guvernérem. Bashen byl rovněž synem presbyteriánského kněze a já vždy cítil, že James by mohl být postavou přímo z Bashenova románu. V roce 1906 James Roy promoval na univerzitě v Edinburgu s vyznamenáním. Dva roky pak strávil jako učitel anglického jazyka v Gießenu, Německu. Při ochutnávání všech aspektů života v císařském Německu se nedržel zpátky a němčinou posléze plynně hovořil. Tomu posloužilo v začátcích jeho celoživotního zájmu o Německo a další národy střední Evropy. Po svém návratu do Skotska obdržel docenturu v anglickém jazyce a literatuře na univerzitě v St. Andrews. Miloval St. Andrews pro jeho starobylost, sahající až do roku 1413, a také díky faktu, že jeho ovdovělá matka si zde koupila dům. Podezírám paní Royovou z toho, že chtěla být nablízku svému poněkud nevyspytatelnému, nicméně talentovanému synovi. Pocházela z rodu Forgenů, kteří byli předními výrobci golfových holí a zároveň držiteli královského oprávnění uděleného Edwardem VII. Během univerzitních prázdnin roku 1914 zastihlo Jamese 4. srpna v Heidelbergu vyhlášení války a on se tak ocitl v bezprostředním nebezpečí zatčení. Se lstí a mazaností, hodnou hrdin Bashenova románu, se připojil ke skupině amerických turistů a vydávají se za pracovníka cestovní agentury Thomase Cooka, od nich vybral pasy. V těch dobách, kdy ještě nebyly osobní dokumenty opatřeny fotografií, se mu podařilo jako údajnému Američanovi proklouznout líněmi nedaleko města Líž. Jakmile se dostal domů, narukoval do armády, po čemž následovalo trochu počáteční nudy a frustrace. Od dubna roku 1916 do ledna 1919 sloužil jako zpravodajský důstojník u 51. horalské divize. Během šílených masakrů zákopové války roku 1917 byl přiřazen ke 42. lenkešírské divizi. Byl dvakrát raněn a třikrát zmíněn v hlášeních. Tato část Jamesova života, včetně jeho doby strávené v Těšíně, bude zachycena v chystané knize Jima Beache, nazvané The Intelligence Officer, zpravodajský důstojník. Po uzavření příměří následovaném Versalskou mírovou smlouvou bylo rozhodnuto o ustavení Mezispojenecké kontrolní komise se sídlem v Těšíně za účelem monitorování neklidného území, o které se nedávno vedla otevřená válka mezi Čechy a Poláky se ztrátami na životech. Spor byl částečně národnostní, dnes bychom to nazvali krizi seberučení, a částečně průmyslový, kdy oběma stranám šlo o kontrolu nad Slezskými uhelnými pánvemi. Jako mladší člen komise dovezl kapitán Roy první vlakovou zásilku prostředků Červeného kříže do Prahy a pak dále do Těšína. Pro Jamese to byla formující zkušenost. Situace na místě odrážela chaos a tragédii střední Evropy, která zůstala nedořešená po dekády a stopy jejich tragických důsledků můžeme nalézt dodnes. To vše bylo živě a vnímavě zaznamenáno v knize Paul and Check Inside Lija, poprvé vydané v roku 1921. James Roy zůstal oddán českému národu, jezdil zde na návštěvy a udržoval navázaná přátelství po celý život. Jeho knihovna obsahovala díla s českou tematikou, mimo jiné od Heislera, Masaryku, Beneše, Seton Watsona, Hromádky či Zemana. Představil mi práce irské umělkyně Mary Svenzy, která se účastnila první pomocné mise do Československa v roce 1919. Její okouzlující obrazy, zachycující život na českém venkově, visí v mém domě ve Skotsku. Jakožto příbuzní Gálové, snad James i malířka viděli tuto zemi stejnou optikou.
James opustil komisi v létě 1919 a krátce na to přijal jmenování odborného asistenta angličtiny na Queen's University v Kingstonu, oblast Ontario, Kanada. Tam zůstal profesorem až do svého důchodu v roce 1950, kdy se vrátil do své rodné vlasti. Bylo to právě v Kanadě, kde napsal větší část svých spisů a literárních kritik. Ale kdo byl vlastně můj strýček? Byl nazýván úžasným Keltem. Uměl být velmi impulzivní ve svém úsudku o lidech i dění, místy až ke své vlastní škodě. Byl vřelý a velkorysý ve svých společenských aktivitách a vždy opouštěl párty poslední. Myslím si, že kombinace skotského horala a obyvatele zdejších nížin našla projev v jeho literární tvorbě. Při ní uplatňoval disciplínu a dodával svému umění nádech kultivovaného romantismu. Byl skvělým učitelem, když občas neortodoxním. Nikdy nedovolil, aby ho akademické prostředí spoutalo a uvěznilo za univerzitními zdmi a právě pro jeho excentričnost si jej studenti cenili. Pamatuju si jeho lidskost, veselost a vyjadřování prosté prázdných řečí, povýšenství a pompéznosti. Samozřejmě měli své neduhy, ale byl dobrým a slušným člověkem, kterého mám to štěstí nazývat svým hrdinou. Toto byl tedy fragment předmluvy, který pro nás napsal Ian Diehl, synovec Jamesa Alexandra Roye, a jak jsem ji zmínil, myslím, že by nebylo lepšího úvodu, než právě tato předmluva od Iana, který tady s námi tedy být nemůže. Jak jsem zmínil, tyto referáty budou prokládány právě čtenými pasážemi z paměti Jamesa Alexandra Roye a my se budeme v četbě těch pamětí střídat, takže zazní jak český, tak polský jazyk. Já bych nyní pozval tady ke mně již magistra Daniela Korbela, který nám tedy představí obecnou situaci po konci Velké války tady na Těšínsku. Dobrý večer, děkuji. Chciałem podziękować za zaproszenie, to wielki zaszczyt. Będę mówił bardzo krótko. Prawie niewykonalne zadanie dostałem, żeby w 15-minutowym referacie opowiedzieć Państwu przyczyny i przebieg wojny między naszymi narodami. Ta przyczyna jest bardzo prozaiczna, jak wszystkich wojen. Bardzo bogaty region, perła w koronie habsburskiej. Pełna kopalń, wielkich fabryk, hut, bardzo ważnych linii kolejowych. To spowodowało, że kiedy przyszedł czas wolności, odzyskiwania niepodległości przez Polskę i Czechosłowację, nie powiodły się rozmowy, nikt nie chciał tak naprawdę do końca ustąpić, nikt nie chciał oddać tej perły, nikt nie chciał się dzielić tym skarbem. Już pod koniec października powstała Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, czyli lokalna władza reprezentująca państwo polskie. Kilka dni później w Ostrawie Zemski Narodny wybrał Proslesko, a więc dwa ciała, które ogłosiły, że przejmują władzę nad Śląskiem Cieszyńskim. Na szczęście Ślązacy na Śląsku Cieszyńskim to są ludzie mimo wszystko pragmatyczni i najpierw spróbowali się porozumieć i dogadać. 2 listopada była pierwsza część rozmów, 5 listopada i pod taką datą znamy tę umowę, doszło do tymczasowego podziału Śląska Cieszyńskiego. Część Śląska Cieszyńskiego, większa część, weszła pod władzę Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, ta mniejsza, oznaczona tutaj na żółto, pod władzę Zemskiego Narodnego Wyboru Proslesko. Ta umowa nie była przypadkowa, ponieważ już przed zawarciem tej umowy dochodziło do incydentów, które tylko naprawdę cudem nie kończyły się przelaniem krwi. Choć i do takich krwawych incydentów też dochodziło, ale nie były może one wynikiem stricte konfliktu terytorialnego, tylko rosnącego napięcia między Polakami i Czechami. Więc ta umowa, ten podział uspokoił sytuację na Śląsku Cieszyńskim zaledwie 2 tygodni. Natomiast w momencie, kiedy państwo czeskie okrzepło, a przypominam, że to jest 28 października jako data powstania niepodległej Czechosłowacji, czyli dużo wcześniej niż nasza bardzo umowna data 11 listopada, to państwo czeskie stwierdziło, że ta umowa jest niekorzystna i zaczynało się wręcz odcinać od decyzji władz samorządowych, bo mimo wszystko Zemski Narodny Wybór Proslesko był władzą samorządową, regionalną, nie reprezentował państwa czeskiego w momencie, kiedy podpisywał tą umowę. Ogłoszenie przez Józefa Piłsudskiego wyborów do Sejmu Polskiego,
które miały się odbyć 26 stycznia i miały się odbyć też na Śląsku Cieszyńskim. Wcześniej ogłoszenie poboru do Wojska Polskiego przez generała Aleksandrowicza spowodowało, że Czesi podnosili ten argument, że Polacy realizują na Śląsku Cieszyńskim politykę faktów dokonanych. To znaczy, że łamią porozumienie według nich z 5 listopada, które wyraźnie mówi o tymczasowości tego podziału i wyraźnie mówi o tym, że podział regionu czy przebieg przyszłej granicy ustalą między sobą albo rządy w Pradze i Warszawie, albo odda się to pod mediację międzynarodową. Oczywiście polska strona nie akceptowała tych zarzutów i pierwsze rozmowy, które się odbywały, najpierw konsul w Krakowie, Karol Locher, przed Komisją Likwidacyjną Polską w Krakowie składał pierwszy protest, potem pojechał do Warszawy, do ministra Wasilewskiego, ministra spraw zagranicznych, składał drugi protest, to jest początek listopada i niestety nie przyjęto tych protestów. Uznano, że nie mają Czesi prawa podnosić takich argumentów, Polska ma prawo ogłosić wybory na tym terenie. Czesi w tym czasie zwrócili się do Francuzów z prośbą, żeby Francja przysłała wojska francuskie, wojska ententy międzynarodowe, które zajmą ten teren, rozdzielą Polskę i Czechy i utrzymają go do momentu, kiedy rzeczywiście zostanie zawarta ta umowa na poziomie międzypaństwowym albo też nastąpi jakiś arbitraż, który rozdzieli obie strony, podzieli ten region. Ponieważ Francja odmówiła, choć trzeba przyznać, i to również znajdziecie Państwo w tej książce, że Francuzi zdecydowanie popierali stronę czeską. Odmówiła przesłania tych wojsk. Na początku grudnia rząd czeski, ale również pan prezydent Masaryk zdecydowali o tym, że wybierają rozstrzygnięcie militarne. To znaczy, że wprowadzą na Śląsk Cieszyński wojska czeskie, przejmą ten teren, a później poddadzą się ewentualnie jakimkolwiek innym rozmowom. Dowódcą wojsk, które miały atakować, był pan podpułkownik Sznejdarek, to jest ten oficer po państwa prawej stronie, polskich pułkownik Latinik. Czesi, jak wiemy, są narodem pragmatycznym, więc chcieli uniknąć rozlewu krwi. Zdawali sobie też sprawę, że 18 stycznia rozpoczyna się konferencja międzynarodowa w Paryżu i próbowali oszukać polskie dowództwo i polskie władze w Cieszynie. Przygotowali na początku stycznia skład takiej komisji, fałszywej komisji międzynarodowej. Namówili oficerów różnych misji wojskowych, które stacjonowały, czy przyjechały do Pragi, żeby zagrali rolę oficjalnych przedstawicieli rządów i dowództw armii swoich państw, francuskiej, angielskiej, włoskiej, amerykańskiej. Przygotowano także takie plakaty, które wraz z wkraczającymi wojskami czeskimi miały być rozwieszane w zajętych tym miejscowościach, żeby uspokajać miejscową ludność i informować ich o tym, że to państwa ententy wkraczają na ten teren, żeby rozdzielić, żeby zapewnić spokój. Mamy tu nazwiska oficerów, którzy wzięli udział, a na zdjęciu mamy pana porucznika Woskę. Proszę o zapamiętanie tego nazwiska, na końcu nam się pojawi jeszcze raz. Jest to oficer amerykański, urodzony w Stanach Zjednoczonych, syn czeskiego emigranta. I mimo, że oficer amerykański, to praktycznie występuje w roli no, przynajmniej szpiega czeskiego, reprezentującego interesy czeskie w tym konflikcie. Ci oficerowie i pan porucznik Woska wraz z panem podpułkownikiem Sznejdarkiem pierwszego dnia wojny, czyli 23 stycznia, przyjechali do Cieszyna do pana pułkownika Latinika z informacją, że reprezentują, są komisją międzynarodową, reprezentują państwa ententy i to państwa ententy nakazują wojskom polskim natychmiastowe opuszczenie Śląska Cieszyńskiego, wycofanie się za Rzekę Białą, wycofanie się do Małopolski. Na szczęście pan pułkownik Latinik nie dał się na to nabrać i nie wykonał tego polecenia, nie poddał się temu ultimatum. Pierwsze walki rozpoczęły się o 8 rano pod Boguminem i w Boguminie. Po tych rozmowach południowych z tą nielegalną komisją praktycznie już zapadły rozkazy, aby o godzinie 16 nastąpiło pełne uderzenie wojsk czeskich na Zagłębie Karwińskie. Wojna rozpoczęła się już nieodwołalnie. Wojna trwała 8 dni, choć u naszych sąsiadów z południa jest nazywana siedmiodenną walką, to mimo wszystko od
8 rano 23 stycznia do 8 wieczorem 30 stycznia jest pełne 8 dni. Na początku bardzo łatwo Czesi zdobywali teren. Nie dochodziło nawet do większych bitew. Udało się ich zatrzymać dopiero na linii Wisły, czyli na takiej linii frontu, która biegła od Strumienia przez Skoczów do Ustronia. Tam, wykorzystując dużą rzekę, która nie pozwalała przejść poza mostami, pamiętajmy, że mamy styczeń, na drugą stronę, udało się zatrzymać te wojska tak długo, aż wreszcie zarówno rząd czeski w Pradze musiał wreszcie poddać się rosnącym naciskom międzynarodowym, które nakazywały im przerwanie walk i zawarcie rozejmu. Przekazano to panu podpułkownikowi Sznejdarkowi i ten 30 wieczorem, po zakończeniu całodniowych kolejnych walk pod Skoczowem, wysłał parlamentariuszy, którzy zakończyli ten konflikt. Tutaj mamy kościół w Skoczowie, miejsce, gdzie stacjonowała polska artyleria. Skoczów był wtedy miastem frontowym, liniowym, ponieważ linia frontu biegła po rzece Wiśle, ale otaczała też po tych wzgórzach, które są od Wiślicy do Kisielowa, otaczała od zachodu miasto Skoczów i tam wojska polskie się bardzo długo broniły. Mamy fragmencik archiwalnego filmu z 30 stycznia, czyli z ostatniego dnia bitwy skoczowskiej. Czeska artyleria z Legii Włoskiej, stąd te charakterystyczne kapelusiki alpejskie, ostrzeliwuje Kisielów. Niestety mamy bardzo złej jakości polskie zdjęcia, ale to jest pozycja polskich żołnierzy w Kisielowie. To nawet nie są okopy, było bardzo zimno, było 20 stopni mrozu, więc nawet nie dało się wykopać okopów, tylko dołki strzeleckie. Tu mamy żołnierzy Pułku Ziemi Cieszyńskiej, złożonego z ochotników, pułku, który bił się od pierwszego do ostatniego dnia tej wojny. To już jest po zawarciu rozejmu, to są pierwsze dni lutego. To są żołnierze, kto z państwa jest z Cieszyna czy z okolic, to być może, że tu są jacyś państwa praprzodkowie, ludzie dzielni i odważni. Jak w każdej wojnie toczonej wtedy i niestety toczonych też dzisiaj, nie tylko, że wojna niesie sama ze sobą zło, ludzie do siebie strzelają, zabijają się nawzajem, doszło też do sytuacji, o których nie możemy nie wspomnieć, do sytuacji, kiedy wobec polskich jeńców, polskiej ludności cywilnej, wojska czeskie, które zdobywały teren, parły naprzód, okupowały ten teren, który zdobywały, często zachowywały się w sposób brutalny. Dochodziło też do przypadków, na szczęście nielicznych, przestępstw, zbrodni wojennych. Natomiast żołnierze, którzy zginęli polscy w obronie linii pod Skoczowem, w czasie bitwy pod Skoczowem, zostali pochowani na cmentarzu w Skoczowie. Ta dłuższa lista to jest cmentarz katolicki, ta krótsza ewangelicki. Z kolei żołnierze czescy zostali przewiezieni z różnych mogił na terenie Polski do Orłowej. Tam spoczywają we wspólnym grobie. Natomiast mimo, że starano się zebrać wszystkich zabitych żołnierzy czeskich w czasie tej wojny, pochowanych w Pruchnej, w Cieszynie i tak dalej, to mimo wszystko pozostały trzy mogiły czeskich żołnierzy i dzięki opiece mieszkańców Goleszowa te pomniki są bardzo dobrze utrzymane, pamięć, szacunek wobec tych ludzi, którzy wykonywali rozkazy swoich dowódców, którzy w dobrze pojętym interesie swojego państwa oddali życie, zostaje zachowany. Zapewne państwo wiecie, że ta wojna, choć tylko ośmiodniowa, choć prawie nieznana w Polsce, dlatego że potem wybuchł dwa tygodnie później, jak się skończyły walki z Czechami, wybuchł olbrzymi konflikt o być albo nie być, na śmierć i życie z bolszewicką Rosją, który pochłonął olbrzymie ofiary i był dla państwa polskiego naprawdę próbą nad krawędzią przepaści, więc przyćmił całkowicie sprawę walk z Czechami. Mimo wszystko mamy pomnik nieznanego żołnierza w Warszawie i mamy tam, choć symbolicznie, podaną informację o tym, że taka wojna, taka danina krwi złożona przez polskich żołnierzy w obronie polskich granic została złożona. Kończąc, chciałem państwu zwrócić uwagę na tego oficera. To jest pan kapitan Emanuel Woska, ojciec Artura Woski, którego pokazywałem na początku, który tu aktywnie wspierał działania czeskie w tej
fałszywej komisji międzynarodowej, według jego własnych pamiątników również wziął w walkach udział, w czasie walk o Karwinę. Natomiast pan Emanuel Woska, emigrant z Czech, który pojechał gdzieś tam pod koniec XIX wieku do Stanów, spełnił się jego amerykański sen, bardzo szybko się wzbogacił, miał 3 kamieniołomy i już na początku XX wieku prowadził działalność na rzecz interesów czeskich, odzyskania niepodległości przez Czechy, wspierał wszelkich dysydentów. Kiedy wybuchła I wojna światowa, sprzedał jeden kamieniołom i opłacał agentów, informatorów, własną córkę zatrudnił w ambasadzie austro-węgierskiej w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, że Stany Zjednoczone nie od razu weszły do wojny i zbierał najprzeróżniejsze informacje. Podobno zdemaskował lobbystów, szpiegów niemieckich w Stanach, kilkudziesięciu co najmniej. I w momencie, kiedy Stany Zjednoczone włączyły się do wojny, otrzymał propozycję i stopień kapitana armii amerykańskiej, był odpowiedzialnym takim intelligence service, takim agentem właśnie za Europę Środkową. Kiedy przyjechała komisja kontrolująca do Cieszyna, przejeżdżając przez Pragę, wstąpiła do pana prezydenta Masaryka i na rozmowy z najważniejszymi czeskimi politykami. I pojechali do Cieszyna. Po ich wyjściu natychmiast prezydent Masaryk wezwał kapitana Emanuela Woskę, kazał podstawić dla niego lokomotywę z jednym wagonem i natychmiast jechać za tą komisją do Cieszyna. Ponieważ na szczęście walka na polu bitwy się skończyła, ale walka dyplomatyczna dopiero się rozpoczynała. I tutaj w tej sali, kiedy członkowie komisji przyjechali późnym wieczorem, schodzili na pierwsze śniadanie, to przywitał ich kapitan armii amerykańskiej, mówiący perfekt po angielsku, z gestem, pełną kieszenią dolarów, z manierami i takim zachowaniem, który momentalnie spowodował, że oczarował ich, miał na nich wielki wpływ i oczywiście przedstawiał im ten konflikt z perspektywy czeskich interesów. I tu w tym momencie zakończę i oddaję głos. Tak, já velmi děkuji Danovi za poučný referát, který nás uvedl do té problematiky sporu o Těšínsko po konci Velké války. A prakticky již během probíhajících bojů tady na Těšínsku byly mírová jednání v Paříži při Versalské mírové konferenci přerušena a nejvyšší rada, to znamená ti nejvyšší představitelé vítězných mocností, jako byl prezident Spojených států amerických Woodrow Wilson, premiér Francie George Clemenceau nebo David Lloyd George, premiér Velké Británie, se namísto toho hlavního programu zabývali tedy těšínskou otázkou, těšínským problémem a propuknuvší válkou. Proběhlo několik jednání mezi těmito představiteli vítězných mocností, mezi těmito představiteli dohody, na které samozřejmě byli přizváni i zástupci Československa a Polska. Z té strany československé to byl ministr zahraničí Edvard Beneš a z té polské Roman Dmowski. A výsledkem několika takovýchto jednání bylo uzavření Pařížské dohody, která, jak jsme již zmínili, byla uzavřena 3. února roku 1919. Za velmi krátkou dobu byla složena Mezispojenecká kontrolní komise, protože tato dohoda obsahovala několik klauzulí. Ta hlavní klauzule samozřejmě definovala velice obecně novou demarkační linii mezi oběma vojsky. Předpokládala, že se československá vojska stáhnou z těch dobitých pozic od Visly a polské vojska pokročí dále. Dále tato dohoda obsahovala rovněž závazek Československa, které i dle této dohody stále mělo kontrolovat většinu ostravsko-karvinské uhelné pánve, že bude zásobovat pravidelnými dodávkami černého uhlí a koksu polský stát a také, že umožní po železnici, kterou také československá vojska kontrolovali, vývoz válečného materiálu do Polska, které tehdy vedlo boje prakticky na všech svých hranicích, což ale byl samozřejmě, což byla skutečnost téměř všech států střední Evropy té doby. Za velice krátký čas tedy byla složena Mezispojenecká kontrolní komise, která měla dohlídnout, aby veškeré tyto klauzule, tyto body té dohody byly dodrženy, aby se československá vojska stáhly, aby byla zajištěna ta pravidelná dodávka uhlí do Polska, včetně převozu válečného materiálu.
Již 12. února roku 1919 do Těšína, který byl stále pod kontrolou československé strany, přijíždí tedy tato mezispojenecká kontrolní komise. Někteří z nich, jako třeba tajemník té britské části James Alexander Roy, ale přijíždějí do Těšína později. James dorazil na těšínské nádraží až 25. února. A jednou z prvních zkušeností, tak právě v jeho očích bylo stažení československých vojsk z těch dobitých pozic a vkročení Polska vojského do Těšína dne 26. února. Já bych na tomto místě požádal pana Bogusova Subčinského, aby nám přečetl úryvek z paměti kapitána Roje, který se toho týká. 26. lutego 1919 roku. Dziś rano kontynuowano ewakuację miasta. Oddziały czeskie, z wyjątkiem jednego batalionu, maszerowały na swoje nowe pozycje przy akompaniamencie orkiestry i w cieniu powiewających flag. Tłumy milczących Polaków i tych z Polakami sympatyzujących zebrały się, by być świadkami tego triumfu. Pozostały na miejscu czeski batalion piechoty paradował na placu przed Brauner Hirsch, patrząc jakby z niechęcią, jak klejnot Śląska przechodzi w ręce wrogów. Imponowali budową ciała, wspaniałym wyszkoleniem i uzbrojeniem, a także wyśmienitym dowództwem. Wywarli oni głębokie wrażenie na zawodowych żołnierzach komisji, którzy jednocześnie oświadczyli, że chyba nigdy nie widzieli piękniejszej defilady. Kiedy zbliżała się ustalona godzina ostatecznej ewakuacji, a oddziały nie wykazywały żadnych oznak wycofywania się, otrzymałem rozkaz, aby zaprosić czeskiego dowódcę na rozmowę z pułkownikiem Kulsonem. Za kilka chwil na plac miała wjechać straż przednia polskiej kawalerii i nie sposób było przewidzieć, jaka będzie reakcja Polaków, gdy zobaczą, że Czesi nadal tu są. Czesi byli oczywiście zdecydowani przedłużyć swój pobyt do ostatniej chwili. Jak donoszono, ich oficerowie skierowali odezwę do swoich ludzi, że wyjeżdżają nie jako pokonani, ale jako zdobywcy. Obiecali im także, że szybko powrócą i że jeśli miasto nie zostanie oddane pokojowo, odzyskają je siłą. Sugerowano nawet, że chcą wywołać awanturę z Polakami. Cisza tłumu była złowieszcza, a u ludzi wyczuwało się napięcie. Udałem się do czeskiego dowódcy, który wraz z podkomendnym przechadzał się nerwowo przed swoim batalionem i przekazałem mu wiadomość. Mon commandant, powiedziałem, salutując i przerywając jego spacer. Blacha, odpowiedział kurtuazyjnie, również salutując. Muszę pana prosić na moment. Przepchnęliśmy się przez tłum i weszliśmy do hotelu, gdzie czekał na nas pułkownik. Mon commandant, zapytał cicho pułkownik, skąd ta zwłoka? Mon colonel, odpowiedział Czech, nie było możliwości wykonania pańskich rozkazów w wyznaczonym czasie. Czas został przedłużony już trzykrotnie. Dalsza zwłoka jest wykluczona. Otrzymał pan swoje instrukcje. Jest to rozkaz z Paryża i musi zostać wykonany. Mon commandant, za 5 minut opuścicie miasto. Mon colonel, to było wszystko, co powiedział Blacha. Zasalutował i wyszedł. W ciągu kilku chwil plac był pusty. Został tylko tłum oczekujących cywilów. O godzinie 11 na plac wjechał patrol polskich ułanów. Ale korpus piechoty przybył do miasta dopiero o godzinie 13. Entuzjazm ludzi wylegających na ulice i plac defiladowy był niepohamowany, gdy oddziały z generałem Latynikiem i jego sztabem na czele maszerowały wzdłuż szerokiej alei. Były one w zasięgu wzroku czeskich wojsk,
które ponuro kroczyły doliną za swoją nową linię demarkacyjną, zaledwie mile dalej. Zaczął padać deszcz, ale to nie wystarczyło, by stłumić zapał tłumu. Kiedy orkiestra zaintonowała polski hymn narodowy, wszyscy zdjęli nakrycia głowy i zaczęli śpiewać. A pieśń rozbrzmiewała triumfalnie w całej dolinie. Tak bude nasledovat krátký úryvek filmu dobového, který bude, pokud mi paměť nešálí, zachycovat československá vojska právě tady na náměstí Rinku v Těšině. To znamená, nacházíme se zhruba na počátku února roku 1919. Zde už vidíme pochodovat československou italskou legii a zde jsou oni francouzští legionáři. Třeba možná přímo ten prapor, který opouštěl takto náměstí v Těšíně 26. února roku 1919. Tak to byl krátký úryvek, který se nám dochoval v archivu Vojenského historického ústavu, který se nám podařilo s jejich svolením použít pro tyto vzdělávací a různé další účely. A jak jste si mohli všimnout, tak krásný přednes pana Boguslava Subčinského byl doplněn tímto obrazem Jana Váhacha, který právě zobrazuje ten 26. únor roku 1919 z té polské perspektivy. Takže co zde vidíme, je právě to kráčející polské vojsko. Na čele na koni jede plukovník František Savery Latiník se svým štábem. Za ním se nachází pochodující masa pěchoty. A to jsou oni, zástupy polského obyvatelstva, které vítalo polské vojsko toho dne. Přičemž, jak víme, tak nalevo dole v tom údolí pomalu odcházel poslední prapor československého vojska do nových pozic. Jan Váhach ten obraz zajímavě nakomponoval, protože zde přidal i tu mezispojeneckou kontrolní komisi, kterou vidíme tady dole. Konkrétně v automobilu na levé straně, v té čepici s červeným štítkem, respektive s červeným okružím, je plukovník John Blackinson Coulson, to znamená hlavní britský delegát kontrolní komise. Napravo od něj v tom civilním oděvu pak vidíme Markuse Alena Coolidge, to byl americký zástupce. Zde vidíme hraběte Františka Xavery Pusvovského, to byl pobočník právě Johna Blackinsona Coulsona. Pusvovský hovořil plynně několika jazyky, včetně samozřejmě angličtiny, právě proto byl přidělen polskou stranou plukovníku Coulsonovi jako jeho pobočník a zde major William Fordham, ten tady krátce působil zhruba 2-3 týdny při té mezispojenecké kontrolní komisi, ale ve skutečnosti byl členem komise spojenecké vyslané do východní Haliče ke Lvovu, takže on tady vlastně byl delegován pouze na 2-3 týdny, po čemž odjel a nebyl oficiálním zástupcem komise Těšínské. Tak, tady máme takový úvodní slide našeho projektu. Připomínám, že je tedy financován z Vyšehradských fondů. Ještě jednou děkujeme za tu možnost. A nyní již si něco povíme o té samotné komisi. Jak jsem zmínil, 3. února roku 1919 je uzavřena Pařížská dohoda. Ta předpokládá, že zde bude vyslána mezispojenecká komise do Těšína a velice záhy už 12. února první její členové zde přijíždějí. Ten výběr byl velice kvapný, nedalo se příliš uvažovat nad nejlepšími možnostmi, prostě kdo byl tehdy k dispozici v Paříži, v Londýně, v Římě a měl jakési také znalosti německého jazyka především, tak byl prakticky kvalifikován, aby byl delegován do této komise. Víme například, že dohoda byla uzavřena 3. února, už 4. února z Londýna vyráží John Blackinson Coulson, takže hned druhého dne prakticky ho vybírají. On byl tehdy po léčení, vlastně byl raněn během velké války, tehdy mu končila rekonvalescence, uměl prý výborně německy, proto byl vybrán do komise. Chvíli pobyl v Paříži a 12. února přijíždí tedy zde do Těšína.
Tato fotografie, kterou zde vidíme, tak je vlastně, nebo nám zachycuje tu původní a původní skladbu té komise. Nalevo zde vidíme James Alexandra Roye, který posléze napíše Ony slavné paměti. Zda máme tajemníka americké části komise Johna Fostera Báse, jinak poručíka amerického letectva, Arthur Wood Dubois, to byl první tajemník americké komise, John Blackinson Coulson, to už jsem představoval, hlavní britský delegát. No a v té době předseda komise Joseph Fernand Grenard byl jediným profesionálním diplomatem, což ho vlastně kvalifikovalo k tomu, aby byl předsedajícím nebo předsedou této komise, a jeho tajemníkem pak byl major René Marshall, kterého vidíme zde. Tady potom vidíme tutéž fotografii, jinak obě fotografie, i ta předchozí, i ta nová, je vlastně vyfocena před hotelem pod Brunátným jelenem, takže vlastně, když dneska budete odcházet z tohoto krásného sálu, tak prakticky půjdete ve šlépějích té komise, která byla před hotelem vyfocena. Zde vidíme druhou, vlastně, nebo nové složení této komise zhruba od dubna roku 1919, protože ti jednotliví členové se měnili. Marcus Allen Coolidge, americký zástupce, byl nahrazen americkým architektem Georgem Howem, toho vidíme zde. Rovněž britský zástupce plukovník, respektive podplukovník Coulson, byl nahrazen podplukovníkem Ridley Pakenham Walshem, toho vidíme zde. Vedle něj stojí Harris, nepodařilo se nám zatím najít jeho křestní jméno. Víme pouze, že to byl pracovník britského ministerstva zahraničí, který po dobu svého působení v Těšíně také nosil uniformu, ačkoliv nebyl vojákem. Zde znovu René Marshall. No a samozřejmě při této komisi působili zástupci těch jednotlivých vlád, takže tady napravo můžeme vidět Vladislava Ginter-Schwarzburga, to byl polský delegát, respektive delegát polské vlády při mezispojenecké komisi. A někde mezi těmito osobnostmi také stojí Alexander Bačkovský, který byl delegátem československé vlády při mezispojenecké komisi. Samozřejmě u komise působilo spoustu dalších tlumočníků, sekretářů, tajemníků. Víme například o tom, že francouzský legionář poručík Vojtěch Vítek poté, co prodělal boje tady na Těšínsku, tak byl právě přidělen komisi a je zmíněn mimochodem také v Rojových pamětech s komoleným jménem Videk, to je tedy Vojtěch Vítek. James Alexander Roy je zde zvýrazněn, kolorován. No a u něho je zajímavé, že on tady nebyl pouze sekretářem nebo tajemníkem, ale plnil zde také zpravodajské úkoly, byl vlastně zpravodajským důstojníkem. On ty paměti vlastně prakticky napsal na dvakrát, by se dalo říct. V roce 1921 publikoval ty, které dneska křtíme, kde většina těch osobností vlastně je anonymních. On je tam neuvádí plným jménem, píše třeba jenom A, M, L, pan C třeba, takže bylo třeba nejprve se dovtípit, které osobnosti to vlastně jsou. Ale v 50. letech, po konci druhé světové války, píše paměti nové, kde už vlastně rekapituluje celý svůj život a právě v těchto nepublikovaných, tedy bohužel pamětech, které psal na sklonku života, tak se zmiňuje také ještě o té těšínské epizodě a tam je už trošku sdílnější, protože samozřejmě v roce 1921 si nemohl dovolit napsat toliko, jako o těch 40 let později. Takže my víme, že on po celou dobu té těšínské mise kolem krku nosil takový řetízek s plechovou destičkou a tam měl skrytý šifrovací kód. Byl instruován, že jakmile by byl třeba lapen, obnovili by se boje, padl by do nepovolaných rukou, okamžitě měl tu destičku polít kávou nebo nějakým horkým nápojem, aby ten šifranský kód zničil. V těch svých pamětech z 50. let jsem našel ještě jednu velice zajímavou zmínku o tom, že právě díky rozluštění šifranského kódu, který byl zaslán z Varšavy, ve kterém podplukovník Josef Šnejdárek vlastně přijímá ty podmínky generála Nysla a nařizuje vojskům vrátit, tak to vlastně byl ten rozhodující moment, proč jeho zástupce tady na Těšínsku Silvestr Blaha opravdu nařídil tomu praporu, aby vyklidil to území a odešel z toho náměstí pryč. Ta část paměti je nejasná, potřebuje ještě další archivní výzkum, aby jsme to ověřili, nicméně by to byla zajímavá taková zajímavost z pozadí zpravodajského týkajícího se té komise.
komise. Předpokládáme, že většina těch tajemníků zde měla zpravodajské úkoly. Víme například, že Arthur Wood Dubois za velké války sloužil u námořní zpravodajské služby, takže jistě také Američanům posílal nějaké informace zašifrované a podobně to pravděpodobně bylo také s René Marshallem. Pojďme se podívat blíž tedy na ty jednotlivé osobnosti. Josef Fernand Grenard byl prvním předsedou Mezispojenecké kontrolní komise, jak jsem již zmínil, znal několik jazyků a jako jediný ze všech byl opravdu profesionálním diplomatem, což ho kvalifikovalo na ten předsednický post. Je to poměrně zajímavá osobnost, jak vidíte, v 90. letech 19. století se účastnil výpravy do východního Turkestánu, která měla za cíl dostat se až do Lhasy, hlavního města Tibetu. Tehdy vlastně Lhasa byla zapovězena cizincům, takže to byla opravdu velice objevná mise. A tato mise byla ovšem poměrně nešťastná, protože právě v tom Tibetu byla přepadena čínskými povstalci, většina z té expedice byla postřílena, Grenard to přežil a posléze o tom napsal knihu, takže byl na konci 19. století, začátku 20. století ve Francii poměrně známou osobností. V roce 1899 vstupuje do francouzské konzulární služby a působí na různých vyslaneckých postech po celé Evropě, přičemž během Velké války v roce 1917 zastával místo konzula Francie v Moskvě. Jako takový zažil říjnovou revoluci, i o ní poté napíše knihu. No a v roce 1919 po konci Velké války tedy se dostává zde na Těšínsko jako předseda komise. Tady by ještě měla být... to jsem tam nedal. Omlouvám se. Kdybyste žili na počátku 20. století, v době Belle Époque v Paříži a chtěli byste si koupit čokoládu, byly tam vydávány takové speciální série. Já jsem bohužel zapomněl tu čokoládu tady přidat, ale na těch čokoládičkách byly takové medailonky významných Francouzů té doby a právě Grenard byl jeden z těch, který zdobil ty čokoládičky, ty obaly těch čokolád. Takže zapátrejte na internetu, omlouvám se, že jsem to nezakomponoval do té prezentace. Tajemníkem Grenarda byl René Marshall. Byl to profesionální důstojník, o kterém víme, že už v roku 1912 jako kapitán francouzské armády byl vyslán do Ruska. Byl tam vyslán jako vojenský pozorovatel a jako takový posílal do Francie zprávy o stavu carské armády. Od té doby, od toho roku 1912, byl tedy nazírán francouzskou armádou jako expert na Rusko. Proto za Velké války, když do Ruska mířila mise Josefa Dyricha, která měla mimo jiné za cíl budování československých jednotek na východní frontě, tak právě k této misi Dyricha byl připojen francouzskou armádou René Marshall jako ten odborník na ruské záležitosti. No a následně, když se vrátil, protože ta Dyrichova mise i díky Milanu Rastislavu Štefánikovi nebyla tak úspěšná, tak působil vlastně znovu jako expert na ruské záležitosti při generálním štábu francouzské armády na západní frontě. V únoru roku 1919 byl přidělen k organizačnímu oddělení hlavního štábu československé armády. Přijíždí zde začátkem února a velice zakrátko je oddelegován od toho štábu z Prahy sem na Těšínsko. Právě díky tomu byl většinou polských zástupců, ale taky polským tiskem často kritizován jako předpojatý, jako někdo, kdo prostě má vazby na tu československou armádu, má vazby na československou vládu a tedy nemůže rozhodovat o takto delikátním diplomatickém problému, jako je ten problém těšínský. Grenard velice záhy odjíždí už na konci března z Těšína a jako hlavního zástupce ho potom právě ten René Marshall nahradí. Zde už tady se dostáváme k britské části komise. Vidíme zde Johna Basila Blenkinsopa Coulsona. Podobně jako Marshall, i Coulson byl profesionálním vojákem, vstoupil v roce 1898 do King's Own Scottish Borderers, to znamená do takové poměrně slavné a známé jednotky skotských pohraničníků. Byl veteránem druhé burské války, to znamená války, kterou vedla Británie o své kolonie v Africe. Byl tam těžce raněn a vyznamenán, ale protože měl finanční problémy a také problémy s hazardem a alkoholem, v roce 1912 byl uvolněn z britské armády. Pochopitelně po vypuknutí Velké války, ale byl každý takový profesionální důstojník potřeba, takže on obnovil vlastně svou službu v britské armádě, byl poslán na západní frontu a byl vlastně
jako kapitán, tam působil jako velitel praporu. Znovu byl několikrát raněn, mimo jiné šlápl na minu a právě proto se v roce, nebo na konci roku 1918 nacházel na léčení v Londýně. No a zrovna z toho léčení poté v únoru roku 1919 cestuje do Paříže a pak na Těšínsko. V květnu roku 1919 je však z Těšína odeslán do Prahy, kde působí jako vojenský ataše, ale bohužel znovu ho dohnali ty démony, to znamená hazard, alkohol, a on utratil většinu finančních prostředků, které mělo disponovat britské vyslanectví, po čemž samozřejmě byl oddelegovan do Londýna a tam minimálně československé a polské prameny už o něm mlčí. Coulsona na pozici hlavního britského delegáta nahrazuje Ridley Pakenham Walsh, podplukovník Ridley Pakenham Walsh, který znovu byl profesionálním důstojníkem, tentokrát ale sloužil u královských ženistů. V roce 1914 byl přeřazen do Austrálie, tam působil jako instruktor na vojenské akademii, ale samozřejmě za velké války byl povolán na evropské válčiště, účastnil se krvavého vylodění u Gallipoli a pak působil na, nebo respektive sloužil na západní frontě ve Francii a Belgii. V dubnu roku 1919 přijíždí na Těšínsko a vznikla tady taková zajímavá situace, kdy ještě měsíc působil vedle Coulsona. Oba dva byli podplukovníci, dokážete si jistě představit, že v době nevyhraněných kompetencí se ti muži příliš neměli v lásce, takže jistě si podplukovník Walsh ulevil, když Coulson cestoval do Prahy na tu novou pozici vojenského ataše. Ridley Pakenham Walsh po válce na rozdíl od Coulsona a potom angažma těšínském pokračoval ve službě v britské armádě a sloužil také během druhé světové války jako generál a veditel několika vojenských okruhů třeba v Irsku. Dostáváme se k italské části komise. O té víme jako historici nejméně i díky tomu, že plánované cesty, které jsem měl naplánovány do Říma, jsem nemohl uskutečnit, protože máme dobu pandemie, takže snad ještě někdy italské archivy vydají nové informace o těchto mužích. My víme, že na fotografii vidíme podplukovníka Antonio Tisiho. Je to hlavní italský zástupce při kontrolní komisi. Znovu jde o profesionálního vojáka, tentokrát dělostřelce. Velel několika dělostřeleckým uskupením v severních Alpách během Velké války, byl často vyznamenáván. No a narodil se v severoitalském Belnu. To znamená, že snad i díky tomu, kde se narodil, měl jakési také z elementární znalosti německého jazyka a znovu toho, jak si předurčovalo pro tu mezispojeneckou komisi. Jediný Tisi byl zástupcem u nejenom tady této kontrolní komise, ale také u spojenecké plebiscitní komise, protože tady na Těšínsku v době toho sporu Těšínsko působily celkem tři ty komise postupně. První byla ta kontrolní, o které hovoříme, ta přijíždí v únoru roku 1919. Přesně za rok poté, co bylo rozhodnuto o tom, že o těšínském sporu má rozhodnout plebiscit, tak přijíždí na Těšínsko dohodová plebiscitní komise a Tisi pokračuje jako italský delegát i u této plebiscitní komise. No a po rozhodnutí o rozhraničení Těšínska mezi Československo a Polsko přijíždí třetí komise delimitační, znovu složena i z dohodových zástupců, to znamená cizinců, kteří měli dohlížet už přímo na to rozhraničení v terénu. Tady máme Giovanni Longa, poručník Longo, byl sekretářem té italské části. Jak Roy, tak i ostatní paměti, které se nám podařilo sehnat, uvádějí, že byl velice pohledný, že byl takovým lamačem srdcí těšínských dam a žen a byl také adresátem několika výzev na souboj, na život a na smrt od jejich chásníků, kteří také měli zájem o tyto ženy. Víme o něm velice málo, prakticky pouze toliko, že působil jako spojovací dělostřelecký důstojník na Piavě, tam byl těžce raněn, no a v roce 1919 byl předělen k Tisimu jako sekretář. Tak tady na této fotografii, která je ze Skočova, vidíme už také americké delegáty. Je to Marcus Allen Coolidge a Arthur Ward Dubois. Samozřejmě zde vidíme i třeba Coulsona, Tisiho anebo Longa v uniformách. Marcus Allen Coolidge, první americký zástupce, byl businessmanem ze státu Massachusetts. Během Velké války, kdy ještě Amerika nevstoupila tedy
do bojů, tak se stal v roce 1916 starostou města Fitchburgu, právě ve státě Massachusetts. V roce 1919 byl přímo Woodrow Wilsonem, který tehdy dlel v Paříži na mírové konferenci, vybrán jako delegát do té kontrolní komise, takže přijíždí na Těšínsko. No a jako takovou zajímavost jsem tam ještě dodal, že ve 30. letech se stal senátorem, takže sledoval politickou kariéru v Spojených státech amerických. Coolidge byl posléze nahrazen Georgem Howem, který tady přijíždí stejně jako Ridley Packenham Walsh v dubnu roku 1919. George Howe byl poměrně známý architekt, který působil především v oblasti Filadelfie, no a je jedním vlastně z průkopníků funkcionalistického stylu v Spojených státech amerických. A byl to poměrně elegantní pán, jak můžete vidět. Prvním tajemníkem americké části komise byl Arthur Wood Dubois, syn známého diplomata Jamese Thomase Dubois. Během velké války sloužil námořní zpravodajské službě Spojených států amerických. No a v těch letech 1919 až 1921 pracoval v celé řadě spojeneckých misí, které se nacházely ve střední Evropě. Nikoliv pouze tady v Těšíně, ale také ve Vídni, ve Varšavě nebo v Budapešti. Je téměř jisté, že také zde působil jako zpravodajský důstojník. No a vlastně prakticky tu zpravodajskou službu neopustil ani po konci tady toho angažmá v Evropě, protože v civilním životě byl agentem CIA. Tak, tady jsem nalezl fotografii Artura Wooda Dubois jako právě agenta CIA v Íránu. Bohužel je nedatovaná, takže nevím, jestli to jsou 30. léta, 40. 50. Každopádně je to už z jeho pozdějšího života. A charakteristický takový postoj, protože i v Těšíně byl většinou focen takto rozkročen jako takový velice sebevědomý pán. No a posledním druhým tajemníkem americké části komise byl John Foster Bass, to je tady tento pán. Byl to americký pilot, který jako pozorovatel bojoval na západní frontě v rámci amerického letectva. Byl ke komisi přizván jako sekretář druhý, no a jeho výběr byl pravděpodobně následovný. Jeho tatínek byl novinářem Washington Post, a právě v Paříži v době mírové konference psal reportáže o tom, co se děje, jak probíhají mírové jednání, takže pravděpodobně skrze jeho tatínka byl poručík Bass vybrán do Mezispojenecké kontrolní komise. Znovu jsem tady našel některé zajímavosti vážící se k jeho meziválečnému životu. John Foster Bass v roce 1931 založil Bass Biological Laboratory na Floridě. To je jedna vlastně z prvních takových laboratoří a zoologických institutů, které umožnili zkoumání tamnější fauny a flóry. No a v roce 1945, kdy už tady byl po smrti, tak po něm byl pojmenován jeden z podmorských červů, Ancitrosilis Bassi, tak to je právě po tomto Johnu Fosteru Bassovi, který v roce 1919 bydlel tady nad námi. Co ta komise prakticky ale dělala tady v Těšíně? Tak krom toho, že dozorovala, aby byly vyplněny ty podmínky Pařížské dohody, tak byla adresátem četných delegací, ať již z Ostravsko-Karvinského revíru, a působila jako takový svého druhu arbitr, který měl rozhodovat v záležitostech místních sporů. Přirozeně také psala pravidelná hlášení do Paříže, kde byla hlavní komise, která se měla zabývat těšinským problémem. Muži, které se vám představoval, navrhovali nejrůznější řešení a měli být takovým pojítkem mezi těmi diplomaty v Paříži a právě tím těšinským problémem, který měl zasílat relevantní informace do Paříže. Takovým nejznámějším, řekněme, produktem této komise je pak takzvaná Tisiho linie. Ta Tisiho linie je návrh na možné rozhraničení Těšínska z konce srpna roku 1919, který nebyl realizován, a je nazvána právě po tehdejším předsedovi komise Antonio Tissim, protože to předsednictví putovalo, takže po Grenardovi byl předsedou Coulson a pak právě Tissi. Ta linie Tissiho je nazývaná Larišova, protože celé statky, teď doufám, že to řeknu dobře, hraběte Lariše, ponechávala v jednom státě tak, aby hrabě Lariš nemusel proclívat ty své produkty, když by byly převáženy přes státní hranici. Jak jsem ale zmínil, nebyla přijata a velice krátce na to, za dva týdny, bylo rozhodnuto o plebiscitu na Těšínsku, takže na Těšínsko posléze v roce 1920 přijíždí nová komise plebiscitní.
Tady vidíme vozový park, který byl přidělen komisi, protože zejména ti tajemníci neustále putovali po celém Těšínsku a v případě třeba toho Alexandra Roje nejenom po Těšínsku, ale po celé střední Evropě. Víme, že byli ve Skočově, v Bílsku, v Bohumíně, ale tyto přesuny, které často vedly přes demarkační linii, se samozřejmě potkávaly s jistými problémy, protože neustále byli zastavováni, museli se legitimovat a to některé členy komise velice, velice hněvalo. Problém byl také s obstaráním kvalitních gum, protože tehdy ve střední Evropě prostě nebyla žádná firma, která by ty gumy vyráběla, takže často se čekalo i půl roku na dodání nových pneumatik, aby se zjistilo, že to je rozměr, který nesedí na ty kola. No a James Alexander Roy mimo jiné vzpomíná, že jeden z těch přiřazených polských šoférů k té komisi za války působil jako mechanik nejznámějšího leteckého SA Manfreda von Richthofena, Rudého barona. Taková zajímavost, kterou uvádí až ve svých pamětech nepublikovaných z 50. let. No a nyní se dostáváme ke konci mého referátu, který jsem chtěl zakončit takovým příjemným pojednáním o tom, že nejenom o diplomacii a o neustálých rozhodování v místních sporech byla ta činnost této komise, respektive její aktivity, ale oni samozřejmě žili velice bohatým společenským životem, byli od svých diplomatických sborů vybaveni poměrně pěknou částkou peněz, takže pořádali různé bankety, nechávali se pozývat na ty bankety. James Roy potom vzpomínal v 50. letech, že to bylo mnohdy otravné, protože když šli na polský banket, okamžitě československá strana protestovala, protože proč chodí na ten polský banket, nebudou oni ovlivnění, takže hned museli jít druhý den na československý banket a tak dále a tak dále. Tady potom vidíme nejoblíbenější místo, právě kůlsna Alexandra Bačkovského, ale taky James Alexander Roye, což byla vinárna u Schulze. Ta se nacházela vlastně naproti městské bibliotek, jestli to říkám dobře, při ulici Guembokej. No a byla to nejstarší vinárna, která se v Těšině nacházela, byla založena roku 1749. Takhle vypadala uvnitř. Takže často tam vysedávali, ale právě Kulsnovi bylo doporučeno, aby přestal chodit do této Schulzovy vinárny, protože Schulz byl Němec a když tam byl pečený vařený každý den, tak zase byl napadán tím, že vlastně straní Němcům, když chodí pořád jenom mezi ty Němce se bavit a nepřijde do nějaké té polské nebo československé hospody, které tady ale nebyly samozřejmě tehdy v Těšíně, o čemž bude za krátký moment hovořit Irena. Tak, já se podívám jenom na čas, docela dobrý. Já si dovolím vám znovu přečíst tedy něco o té komisi, ale tentokrát to už nebude můj suchopárný výklad, ale bude to právě pohled Jamesa Alexandra Roye na svoje kolegy, na své nadřízené, jak je vlastně v tom roce 1919 viděl on. Tak tedy předávám slovo Jamesi Alexandru Roye. Komise jako orgán představuje docela zajímavou a legrační psychologickou studii. Monsieur Grenard, její předseda a profesionální diplomat, má rozsáhlé vědomosti z oblasti umění, literatury i hudby. Hodně cestoval a navštívené země nepoznal jen povrchně, ale vyzná se také v jejich dějinách a památkách. Jeho projev je obezřetný a při odpovědích a reakcích na námitky je puntičkářský. Mluví zvolna, s obdivuhodnou jasností a své závěry staví na prosté logice bez emocí a zaujetí. Má vrozenou schopnost postřehnout a vyloučit nepodstatnosti. Má pronikavý smysl pro humor a dar ostré satiry. Dohromady to zničení francouzského gentlemana ze staré školy, jehož předsednictví dodává komisi nádech důstojností. Jeho podřízený, komandant Marshall, je typický francouzský štábní důstojník. Je pracovitý a úkoly plní svědomitě, ale zjevně mechanicky a bez invence. Když je člověk ovšem lépe pozná, je tím nejpříjemnějším společníkem, jakého si lze představit. Občas se objeví v brilantních volných modrých kalhotách francouzských chaussures a když si vyjde na procházku, Němci se za ním otáčejí, říkající jeden druhému: Ježíš Maria, co je to za chlapa, nějaký Francouz nebo co, no jen se podívej. Maršál má k Němcům typicky chladný a odměřený přístup. Bož je poražen, říká, tudíž musí platit. Se tu. Je to postoj zbavený citu a lítosti, ani tvrdý, ani pomstychtivý, avšak nepolevující a ryze formální. Maršál má ve zvyku pískat si skrze zuby, když je nadšený. Mluví prudce s výrazným regionálním přízvukem
a užívá řadu kasárenských pojmů, které jsou jeho posluchačům naprosto nesrozumitelné. Lze je snadno pobavit a člověku stačí nechat spadnout na zem talíř, aby u něj vyvolal záchvat nekontrolovatelného smíchu. U stolu tráví čas rolováním kusů chleba do kuliček, které pak skládá do malé hromádky na okraj talíře. S pověšenou arogancí Francouze nemluví žádnou řečí výjima francouzštiny a na konto nekonečného deště v Těšíně vtipem sobě vlastním prohlásil, že jakmile bude podepsán mír, opustí armádu a začne podnikat jako prodavač deštníků. Plukovník Tisi, italský zástupce, je vznětlivý a pošetilý Jižan. Tady se Roy mýlí, protože on byl ze severu. Nejmenší náznak nesouhlasu stačí k tomu, aby vybuchl smrští špatné francouzštiny a nesrozumitelné němčiny, ale ve skutečnosti je dobrosrdečný až k vlastní škodě. Jeho duševní roztržitost, která je činí netrpělivým při řešení detailů a netolerantním k pomalejším či hloupějším jedincům, se obvykle připisuje nedostatku dobrého vychování. Občas je mrzutý a nejednou byl nařčen Čechy ze stranění Polákům, bez pochyby kvůli současnému postoji jeho vlády i k jihoslovanské otázce. Tisiho doprovází Longo, pohledný mladý Neapolitán, který zastává funkci jeho tajemníka. Longo, svůdník mnoha Freulines ve městě a zároveň příčina nesčetně zlomených srdcí, byl dle hlášení adresátem řady výzev k souboji na život a na smrt ze strany zhrzených a pobouřených nápadníků. Je to skutku pohled, na který se nedá snadno zapomenout, když ho vidíte v kompletní uniformě s rajtkami, se žlutými lampasy, vysokými botami, stříbrnými ostruhami a vlejícím modrým pláštěm, jak se promenáduje pod podloubím s tou či onou ze svých obdivovatelek a s vážností salutuje staromodním italským způsobem. Longo vnesl do složení komise dotek italské opery, který je velmi zábavný. Pan Coolidge, americký zástupce, je obchodník ze středozápadu, který zcela postrádá jakékoliv povědomí o evropské politice a sociálních podmínkách. Komise je pro ně něco jako představenstvo podniku. Co bych rád věděl, pane řediteli, začne květnatou americkou angličtinou k posluchačům, mezi nimiž mají sotva jeden, dva lidé povrchní znalosti anglického jazyka, když Tom si náhle uvědomí svůj omyl a pokračuje. A, chtěl jsem říct pane předsedo. Nebo jindy, pane řediteli, rád bych představenstvo upozornil, případně myslím si, že bychom raději měli o tomhle biznisu telegrafem uvědomit Washington. Myslel jsem Paříž. Nedávný český kup, který donutil Poláky k evakuaci Těšína, objasnil s rozkošnou naivitou následovně. Well, podívej, je to takto. Tihle kovbojové, myšleno Češi, vzali ty druhé za límec a vytančili s nimi zrovna až k Visle. No a když byli unavení, tak s tím blbnutím skončili, posadili se a počkali, až půjdeme kolem my, abychom to zase dali všecko do pořádku. Jeho mluva je pro ostatní členy komise s výjimkou angličanou španělskou vesnicí a jazyk ostatních členů je zase naprosto nesrozumitelný jemu. Ale dokud vypadá, že nestratil základní nit debaty, je pevnou oporou našim úvahám. Tajemník Dubois ho čas od času uvede do obrazu, což ovšem nemusí bezvýhradně znamenat, že věc plně pochopil. Důkazem toho jsou případy, kdy celou věc opět nadnese k projednání poté, co byla před několika dny zcela jasně vyřízena za jednohlasného souhlasu celé komise. Bás, letec, je pozoruhodný svou pistolí, apetitem a společenskými návyky. Je tajemným mužem celé komise. Pan Kulič ho oslovuje lieutenant a lze ho obvykle nalézt v postranní místnosti plné halíckých židů žádajících pasy, nepopsatelného davu Němců žádajících Bůh ví co a českých a polských tajemníků, ordonanců a sluhů, kteří tráví svůj čas kouřením, povídáním, vracením se z oběda či posedáváním na gauči. Jeho stůl je kromě neuspořádané změti papíru, ozdoben skleničkami rumu, mastnými talíři, okoralými kůrkami tmavého chleba, obaly od slaniny a párku a cigaretovými nedopalky. Jelikož je lieutenant většinou neviditelný, když žádán, představuje už dlouhou dobu předmět debat na téma, jakéže vlastně jsou jeho skutečné funkce. Říká se, že když byl při jedné příležitosti ve Varšavě představen příslušníci jedné z nejstarších šlechtických rodin v Polsku, zaskočil svou hostitelku výrokem. No tak přiznejte, kněžno, že mě taháte za nos, protože jste přinejmenším sedmá kněžna tého jména, kterou mi dnes představili. A jednou, po chvíli naslouchání jisté urozené dámě, která k němu přišla žádat o laskavost, náhle její líčení přerušil a řekl, povězte. Malý moment, hraběnko. Na česí odkašlal, přikročil oknu, plivl do ulice, vrátil se s rukama v kapsách a pokračoval. Tak, hraběnko, říkal jste?
Hejbněte s tím, buďte tak hodná, protože já nemám času na zbyt, to vám tedy povím. Zbývá Coulson. Plukovník má umělecké a estetické cítění a nenávidí davy. Je mimem, hudebníkem i vypravěčem. Je znalcem umění, porcelánu i nábytku a konečně také sportovcem, lingvistou a elegantním tanečníkem s vytříbeným smyslem pro humor a bystrým okem pro trapné události. Cítí se zrovna tak doma v přítomnosti knížete se starobylým rodokmenem, jako v přítomnosti neušlechtilého předsedy bez něj. Ať už mluví s Polákem přesvědčeným, že aristokracie je božského původu, nebo Čechem, který věří, že jde o vynález germánského ďábla. Člověk si jej spojuje s brokátem a ozdobnými lemy, s krinolínou a vyšivkami, se svícemi a rapíry, s naputrovanými parukami a chrabrými činy. Jakoby se omylem zatoulal z 18. do 20. století. Je nestranný a neosobní. Baví se špetkou cynického přístupu a v příští revoluci bude bez pochyby mezi prvními šlechtici, kteří budou vyvezeni na popraviště. Toliko tady o svých kolezích kapitán Roy. A já bych nyní znovu poprosil pana Bogusława Subczyńskiego, aby nám představil poněkud jiný pohled na komisi, a to očima Władysława Günther-Schwarzburga, to znamená delegáta polské vlády při komisi. To międzynarodowe ciało rządzące, przy którym zostałem akredytowany dnia 19 marca 1919 roku, miało wszystkie cechy komisji z operetki. Przewodniczył mu Anglik, podpułkownik Coulson, którego głównym zainteresowaniem było wobec braku łyski przyzwyczajenie organizmu do wódek żywieckich. Przeceniał jednakowoż swoje zdolności adaptacyjne, gdyż czasem znajdowano go ranem na schodach hotelu w stanie zdecydowanej sztywności. Zawadziwszy pewnego razu głową o kant szafy w swoim pokoju, wyżłobił sobie na czole głęboką bliznę, która pozostała mu jako jedyny widomy ślad jego działalności w Cieszynie. Francuz, major marszał, był sekretarzem komisji i pracował za wszystkich. Delegowany z francuskiej misji wojskowej w Pradze był jawnym czechofilem, śledziennik i samotnik, z upodobaniem zamykał się w swoim pokoju, ale z chłopczykami, których wabił obietnicą nauki języka francuskiego. Rodzice tych chłopców zaprotestowali wkrótce przeciw tej metodzie nauczania, wskutek czego został przeniesiony z powrotem do Pragi. Włoch, podpułkownik Tisi kształcił się pilnie w języku niemieckim, ucząc się go przede wszystkim u Żydóweczek cieszyńskich i lubił rej wodzić na zabawach i balach, z których go czasem wypraszano za odruchy przesadnej zażyłości, zwłaszcza w stosunku do kobiet. Był on najbardziej życzliwy Polsce z całego zespołu misji. Amerykanin, urzędnik Departamentu Stanu, Hove, tygodniami, a nawet miesiącami przesiadywał w Wiedniu, nie chcąc nawet słyszeć o sprawie cieszyńskiej. Japończyk po kilku tygodniach pobytu wyjechał z Cieszyna i żaden następca nie zajął jego miejsca. Tak, aby znowu podziękował panu Bogusławowi za velice krásný přednes úryvku paměti Władysława Günther-Schwarzburga, který je napsal v roce 1963 a tehdy samozřejmě už si dovolil
prezentovat svůj subjektivní pohled a jeho záměrem bylo evidentně vybrat ty nejpikantnější podrobnosti týkající se komise a vykreslit ji v poměrně negativním světle. Bylo to z toho důvodu, že už v tom roce 1919 po velice krátké chvíli byla komise kritizována jak československou, tak polskou stranou, protože zkrátka nerozhoduje tak, jak by si ti Čechoslováci nebo Poláci představovali. Jenže křivdili bychom těmto důstojníkům, diplomatům a členům komise, protože oni ani neměli mandát pro to rozhodovat. Jejich jediným úkolem bylo posílat hlášení a co jak nejobjektivnější údaje a data do Paříže, kde se vedla ta dlouhá jednání o osudu Těšínského knížectví. Já bych nyní poprosil ředitelku Muzea Šlonska Těšínského magistru Irenu French, aby nám něco pověděla o městě Těšíně v těch letech 1919 až 1920. Jak to tady vlastně tehdy vypadalo? Dziękuję. To ja tak, dopełniając tę trójce, tak coś bardzo lekkiego Państwu opowiem, bardzo lekkiego i takiego może nie aż tak skomplikowanego o tych rzeczach. Doktor Tomasz Rusek mówił, ilość tych członków komisji jest niesłychana, prawda? Ilu z nich tutaj przez Cieszyn się przewinęło i przez tę salę i przez ten hotel i ileż tu dziwnych rzeczy musiało w Cieszynie się zdarzyć. Chcę Państwu powiedzieć kilka słów o Cieszynie z tego czasu rzeczywiście, na podstawie wspaniałych fotografii. James Alexander Roig przyjechał do Cieszyna tego 25 i powiem Państwu, że tak jakby streścić tę książkę tak może w trzech zdaniach, to byłoby coś takiego. Przyjechałem do Cieszyna rozstrzygnąć tę kwestię, czy te ziemie powinny należeć do Polski, czy do Czechosłowacji, bo taki jest wybór. A tu się okazuje, że to miasto zaskakuje mnie strasznie i po to, żeby Państwo zrozumieli to jego zaskoczenie, to poproszę Bogusława Suprzyńskiego, żeby przeczytał fragment, który dla mnie jest, ja ten fragment strasznie lubię, ponieważ on jest rzeczywiście bardzo, bardzo może spektakularny opis, ale bardzo może być szokujący, może. To proszę Cię. Mhm. Długa sukcesja panujących książąt została przerwana dopiero teraz wraz z wypędzeniem arcyksięcia Fryderyka, późniejszego głównodowodzącego wojsk austriackich na froncie wschodnim, którego ziemie zostały skonfiskowane i podzielone pomiędzy rywalizujących ze sobą Czechów i Polaków. Cieszyn, który był w czasie wojny siedzibą sztabu armii austriackiej na froncie wschodnim, jest uroczo położony nad rzeką Olzą, szczyci się wielkim publicznym parkiem, nowoczesnymi koszarami i pomnikiem Schillera, którego nie sposób nie nazwać dziełem sztuki. Jest to na wskroś niemieckie miasto z niemieckimi piwiarniami, kawiarniami i restauracjami, niemieckimi policjantami w austriackich mundurach, niemieckimi tramwajami, niemieckimi kościołami, niemieckimi bankami, niemieckimi kinami i niemieckim teatrem. Nie ma w nim nic czeskiego poza napisem nad bankiem, ani polskiego poza koronkowymi czepcami mężatek z biedniejszych warstw społecznych i czerwonymi orłami zdobiącymi szare samochody stojące przed hotelem. Tak, i ten fragment mnie zmobilizował do tego, żeby znaleźć te motywy, o których James Alexander Roig pisze. I powiem Państwu, że to nie było takie trudne. Mianowicie mamy widok rynku. To zdjęcie zostało wykonane jakieś 2,5 miesiąca przed przybyciem komisji, bo to jest listopad 1918 roku. I teraz powiększenie kawałeczka tego zdjęcia to jest ten łuk. Tutaj proszę spojrzeć. Widzą Państwo to, ten napis. Tam u góry jest B. Michel Union Bank, filiale Teszyn. Natomiast tutaj biegnie ten czeski napis Czeska Banka
Union Filialka w Tiesinie. I to jest to, co James Alexander Roy widział z okien hotelu, prawda? Bo to jesteśmy dokładnie, to jest ta pierzeja po drugiej stronie. Czyli to jest ten czeski napis, o którym on mówi, że nic czeskiego w tym Cieszynie poza tym napisem nad tym bankiem. To oczywiście nie powiedzieliśmy może, że James, może Tomasz mówił oczywiście, że James Alexander Roy był literaturoznawcą, więc że te wspomnienia są jednak troszeczkę takie piękniejsze niż taki czysty zapis faktograficzny. Także to bardzo pięknie brzmi z tym napisem. A co z tymi Polkami, że co polskiego, mianowicie tylko te czepce tych kobiet z niższych warstw. No nie do końca, prawda? Bo tu na przykład jest wyjątkowo majętna rodzina i ta pani w czepcu i w cieszyńskim stroju. Także nie do końca to jest tak, że tylko te biedniejsze warstwy, wręcz przeciwnie może nawet. No i jeszcze jedna rzecz, te orły na samochodach. Już było to zdjęcie pokazywane i to rzeczywiście tych orłów tu nie widać, ale załóżmy, że tam są. Idąc tym tropem, chciałam popatrzeć na te ulice Cieszyna, które oni widzieli i na te napisy, szczerze powiedziawszy, bo skoro takie niemieckie miasto, skąd się wzięło tyle tej Niemczyzny w widzeniu Aleksandra Roya? Te nieszczęsne spisy. Ja tylko na sekundę to pokażę, żeby Państwo zrozumieli, dlaczego tyle niemieckości w tym opisie jest. Mianowicie te spisy, które były robione co 10 lat, te austriackie spisy, mówią nam o tym, że 2/3 mieszkańców Cieszyna w 1910 roku deklarowało język niemiecki jako swój pierwszy język. Większość Państwa pewnie o tym wie, ale ja to przypomnę. Czyli w rzeczy samej być to musiało niemieckie miasto. 2/3 deklarowało język niemiecki, 1/3 mieszkańców deklarowała język polski. Oczywiście te spisy mają swoje mankamenty wielkie, ale jak to niektórzy mówią, nie mamy nic innego, to musimy na czymś się opierać. Krytyka wobec tych spisów jest też bardzo prosta i ja ją tutaj wypowiem. Mianowicie po pierwsze, pośród tych ludzi, którzy deklarowali ten język niemiecki, czyli byli zapisywani jako osoby narodowości niemieckiej. Oczywiście po pierwsze są Polacy i Czesi, którzy uważali, że dla swojej kariery lepiej jednak zadeklarować język niemiecki, bo tak będzie lepiej, tak? Czyli to jest jedna grupa. A druga grupa to są oczywiście cieszyńscy Żydzi, którzy absolutnie wszyscy byli niemieckojęzyczni, też powiedzmy prawie wszyscy, może 1, 2, 3 rodziny w Cieszynie były polskojęzyczne. Więc tu też mamy cieszyńskich Żydów. Natomiast krytykując tę liczbę, to jest liczba osób, które zadeklarowały język czeski. To jest 1500 osób na 22,5 tysiąca w Cieszynie. I jeszcze powiem, że połowa z tych osób to byli, bo to tutaj widać, połowa to byli tutaj, proszę zobaczyć, żołnierze w koszarach, tak? Z kolei pośród Polaków, których wedle spisu była 1/3, średnio licząc, powiedzmy jakieś 15%, jak to kiedyś obliczyliśmy, prawda? Jakoś tak, 15% będzie osób, które są zwolennikami Śląskiej Partii Ludowej, czyli te osoby, których nazywamy rzeczywiście pojoratywnie Ślązakowcami, oni tutaj się chowają, czyli około 15% i oni Polakami nie byli, mimo że językiem polskim się posługiwali. Czyli oczywiście z tymi spisami można dyskutować, ale niczego innego nie ma, więc stąd ta niemieckość w każdym razie w tym opisie i ona nas nie powinna dziwić. A jakbyśmy wyszli na ulicę, jak wyjdziemy na ulicę, to oczywiście większość szyldów w mieście była niemieckojęzyczna, skoro większość mieszkańców była niemieckojęzyczna lub też chciała tak być postrzegana. Co jakiś czas będzie pojawiał się szyld dwujęzyczny. Proszę zobaczyć, tutaj Państwo wierońscy sprzedają futra, czy szyją futra i mamy ten napis niemiecki i polski. Bardzo ciekawym zabytkiem była Studnia Trzech Braci, która dzisiaj niestety straciła ten swój urok, ponieważ postawiona ta altana, a Strzyńca przecież przyjechała z Huty Trzynieckiej w 1860 roku. Ona miała tę legendę Cieszyna, o której też Aleksander Roy pisze, miała w trzech językach. Na środkowej tablicy był ten zapis łaciński, po prawej stronie był zapis niemiecki, po lewej był polski. Czyli trójjęzyczna była ta Studnia Trzech Braci. Dzisiaj nie jest trójjęzyczna, bo woleliśmy w międzywojniu zmienić to. Przepraszam, po wojnie to się zmieniło, po wojnie.
Niektórzy, którzy uważali, że jednak ten interes jest najważniejszy i nieważne jaka jest moja narodowość, ja jednak chcę trafić do wszystkich, czyli tu Ozajasz Blasenstein ma dwujęzyczny polsko-niemiecki napis, to jest żydowski sklep i jak najbardziej, skoro są Polacy i Niemcy w Cieszynie, to będziemy do obu tych grup trafiać. Także te generalnie szyldy były niemieckojęzyczne, co jakiś czas pojawiały się dwujęzyczne. To tak też ze względów praktycznych, prawda? Tu jest apteka ojców Bonifratrów przy ówczesnym, no dzisiaj to jest Plac Rondzina. Dzisiaj to jest Plac Rondzina, to był inna nazwa. Oczywiście dom niemiecki, Deutsches Haus, miał napisy niemieckie, to nie ma się czemu dziwić. Co ciekawe, w Cieszynie były trzy domy narodowe. Ten najstarszy, czyli dom niemiecki, otwarty w 1898 roku. Trzy lata młodszy dom polski, czyli to, co my dziś zwiemy domem narodowym. Dom polski to był rok 1901. No i potem jeszcze po kilku latach, w 1909 roku, otwarty Dom Śląski. Czyli to ta budowla, która stała, bo teraz jest przebudowana, ale stała w tym kwartale między ulicą Szeroką, Szersznika i Górnym Rynkiem. Dom Śląski również. Prawdą jest, że był jeszcze jeden, że tego już może James Alexander Roy nie widział z hotelu, ale był jeszcze jeden czeski bank w Cieszynie i to też jest bardzo ciekawe z tymi szyldami, ponieważ mamy czeska przemysłowa banka, natomiast te główne szyldy, proszę spojrzeć, jest w języku polskim jeden, a z tej strony był myślę Industrial Bank jest po niemiecku. Czyli czeski bank, a szyldy ma, główne szyldy są polsko-niemieckie. To było na rogu dzisiejszego Starego Targu i ulicy Głębokiej i ta fotografia jest dokładnie z roku 1919. Ta dwujęzyczność, czy czasami trójjęzyczność, ale generalnie to jednak była dwujęzyczność, pojawiała się również w dokumentach takowych jak na przykład pana notariusza, CK notariusz, tak? Ale mamy jego firmowy druk polsko-niemiecki, czy też do tego stopnia, że również instytucje państwowe miały dwujęzyczne nazwy. Natomiast była jedna instytucja w Cieszynie, która obejmowała swym regionem, swoim wpływem o wiele większy region. I ja już to gdzieś pokazywałam ten slajd. Nie wiem, czy państwo wiedzą, gdzie takie coś jest. Bo to jest wspaniała sprawa. To jest ten gmach użyteczności publicznej w Cieszynie, który miał trójjęzyczną nazwę. Miał trójjęzyczne napisy na fasadzie. Dziś nie ma żadnych, albo może chyba tylko Polska, nawet nie wiem. Te kraty były w drzwiach głównych, wejściowych. A dokąd? Mianowicie do Cieszyńskiego Sądu. Bo to był sąd obwodowy, czyli dosyć duży rejon obejmował i on miał trzy napisy na fasadzie, a tutaj w monogramach krat mamy tylko skróty, czyli mamy KG, Kreisgericht, czyli po niemiecku. Tu mamy, powiem państwu, że trochę mi to zajęło, żeby to odczytać, ale tu jest SO, czyli sąd obwodowy, a tu jest KS, czyli Krajski Sąd, dokładnie Krajski Sąd. Także proszę zobaczyć, mamy trzy nazwy na Cieszyńskim Sądzie i takowe nazwy były na fasadzie również, ale to była jedyna, bodajże z tego co znalazłam, jedyna instytucja publiczna w Cieszynie, która miała trójjęzyczną nazwę. No i hotel pod Jeleniem, niezwykle zyskał na przebudowie przede wszystkim, bo w tym miejscu hotel był od kilku wieków, ale ta przebudowa z roku 1912 nadała mu tę przepiękną szatę i najlepsze swoje lata, zaraz powiem najlepsze kiedy, przeżywał w czasie I wojny. Ale dlaczego i w czasie I wojny i potem ta komisja była w tym hotelu? Było do wyboru w Cieszynie 6 hoteli, to są one wszystkie. Czyli pójdę akurat z drugiej strony. Trzy od dołu idąc to są hotele na lewym brzegu. Czyli hotel Zurstadt-Teschen, pana Johanna Bobka. Zaraz jak się wychodzi z Demmelochu dawnego w czeskim Cieszynie, prawda, to się wchodzi na taką budowlę, która miała kiedyś żabę albo ma żabę tam na górę. Hotel pod miastem Cieszynem. Mamy oczywiście hotel Central Bahnhof w rejonie dworca dzisiejszego w czeskim Cieszynie, no i hotel Nacional, który już nie istnieje,
Rozalii Wiznerowej, który stał tam za awionem, prawda? Za awionem, ale został rozebrany. Natomiast na prawym brzegu dzisiejszym, czyli dzisiejszym polskim, jest Schlesisches Heim, czyli ten dom śląski. Powyżej mamy Brauner Hirsch, czyli oczywiście Brunatny Jeleń i u góry jeszcze Hotel Austria, Grand Hotel Austria, czyli ten, który Państwo bardzo dobrze znają. Też taka wielka przebudowa. Czyli z tych 6 hoteli wybrano akurat hotel Brunatny, pod Brunatnym Jeleniem i dla tej komisji, o której dzisiaj mówimy, ale też dla sztabów w czasie I wojny, prawda? Może to zostawię. Mianowicie w arcyksiąże Fryderyk, ten ostatni książę cieszyński, kiedy został po zamachu w Sarajewie, kiedy został głównodowodzącym armii austriackiej, zadecydował, że sztab mieścił się będzie w Cieszynie i generalicja spotykała się w ówczesnym gimnazjum arcyksięcia Albrechta, czyli dzisiejszym Liceum Osuchowskiego, ale ci wszyscy panowie też tutaj mieszkali, prawda? Oni też tutaj mieszkali. Czyli mniej więcej od jesieni roku 14 aż do śmierci Franciszka Józefa, czyli do mniej więcej listopada, grudnia 16 roku, w tym hotelu działy się też rzeczy niezwykłe już w czasie I wojny. Niezwykła koniunktura jeszcze na czasy wojenne. No i teraz, kiedy komisja przyjeżdża w roku 19, to również tutaj. Jeszcze jedno zdjęcie, przepiękne zdjęcie na rynku cieszyńskim wykonane. Jedna z największych uroczystości, jaka miała miejsce w czasie I wojny, mianowicie tutaj ci wszyscy panowie ze sztabu, tutaj jest burmistrz Cieszyna i arcyksiąże Fryderyk i oni odsłaniają tą tak zwaną tarczę obrony, Wehrschild der Stadtteschen, tarcza obrony, czyli kupujemy gwóźdź, albo tani, albo droższy, albo nawet złoty, albo grawerowany, wbijamy do tej tarczy, a fundusze zebrane w ten sposób idą na żołnierzy setnego, tego cieszyńskiego setnego pułku piechoty. I to była uroczystość, która miała miejsce 18 sierpnia w urodziny Franciszka Józefa, 18 sierpnia 1915 roku. Także hotel w tle, jako właściwie najważniejszy tutaj element, jeżeli chodzi o architekturę, nawet przyćmiewający, bym powiedziała, i ratusz. Zaś w momencie powołania tej komisji kontrolującej znowu hotel pod Jeleniem przeżywa swoją koniunkturę kolejną. I teraz ja muszę to wypowiedzieć, bo to jest najważniejsza rzecz. To, że powstała ta książka, uważam, że rzecz wspaniałą i bardzo cieszę się z tego, naprawdę bardzo się cieszę. Natomiast to, co Tomasz Rusek zrobił, podpisując te zdjęcia, które od wielu, wielu dekad znajdowały się w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego w dziale fotografii, ale nigdy nikt nie zidentyfikował tych postaci. Nawet jeżeli mieliśmy całe składy komisji, prawda, to nie dało się ich przypasować, także przyporządkować. Także to, że dr Tomasz Rusek tego dokonał, uważam to za jedną z najważniejszych dokonań, doprawdy, jeżeli chodzi o zbiory cieszyńskich zdjęć. Dziś możemy spokojnie je opisać. I tu jest James Alexander Roy jeszcze raz, to takie trochę inne ujęcie jest. I powiem Państwu, jakie świetne, jakie wspaniałe rzeczy można robić z tymi zdjęciami. Mianowicie, kiedy powstało to zdjęcie? Oczywiście, że można po składzie komisji, prawda? Ale można też bawić się w powiększanie tych zdjęć, tym bardziej, że to są negatywy w większości, szklane klisze. Czyli powiększę sobie zdjęcie i mam z tyłu tam plakat, afisz, który mówi o koncercie, który się odbędzie w hotelu pod Brunatnym Jeleniem 31 maja i 1 czerwca 1919 roku. Czyli wiemy już dokładnie, że to zdjęcie jest zrobione powiedzmy tydzień, dwa może przed tym koncertem, prawda? Czyli połowa maja 19 roku. A tak z ciekawości patrzyłam, co to za koncert, to powiem Państwu, że był to koncert Schuler Koncerte, czyli koncert uczniów najsłynniejszej cieszyńskiej szkoły muzycznej, wówczas to były tylko prywatne szkoły, która należała do takich dwóch panów, do Otokara Slawika i Michaela Pogrobińskiego. I to była szkoła, w której notabene się kształcił Max Rostal, czyli ten cieszyński Paganini. I oni mieli, uczniowie tej szkoły mieli tutaj koncert 1 czerwca 19 roku. Być może członkowie tej komisji nawet słuchali tego koncertu. To jest reklamówka tej szkoły prasowa. I jeszcze coś, co mnie bardzo interesuje, a mianowicie proszę spojrzeć tutaj.
Tu jest taka duża odznaka. Doprawdy, kto by się spodziewał, że pod Jeleniem swoją siedzibę miało Towarzystwo Beskidzkie, to niemieckie Towarzystwo Beskidzkie, czyli Beskidenverein. I taka wielka odznaka tam się znalazła na ścianie. Proszę zobaczyć. Biorąc pod uwagę wielkości tych gzymsów, mniej więcej miała o taką średnicę, jakieś 60 centymetrów. Szkoda bardzo, że nie znalazła się w zbiorach Muzeum Cieszyńskiego, bo to by było wspaniałe. To jest powiększenie tego, co członkowie Beskidenvereinu nosili, prawda, na swoich ubraniach. To jest taka duża odznaka. Mhm. O tej willi mowa jest w książce i tylko dlatego ją pokazuję. Tam też jest to zdjęcie. Pewnie Państwo ją znają. To jest willa znajdująca się tuż nad Olzą, pięknie położona nad Olzą. Willa państwa Linhartów. I mowa jest o tym, że w ogrodzie tej willi oni pili wino, śpiewali pieśni, czyli dobrze się bawili. Także przechodząc tamtędy, ja zawsze myślę o tym, że jakie tam musiały być miłe wieczory wtedy z tymi członkami komisji. I jeszcze powiem jedną rzecz, że proszę zauważyć, proszę zauważyć, jak to jest troszkę smutne dla mnie, bo ta willa, ojej, sorry. Zaraz. To jest dzisiaj Aleja Piastowska, prawda? Tak, Aleja Piastowska. Proszę spojrzeć, ta willa z tej strony nie ma okien, z tej strony też nie ma okien, jeżeli patrzymy na te ściany szczytowe. Dlaczego nie ma okien? No bo to miały być całe ciągi, pierzeje kamienic, prawda? Miały być. Ona czeka na te dostawki sąsiednie. Ale żeby wybuchła pierwsza wojna, to w Cieszynie tyle inwestycji przepadło. Ja już nie mówię o tym, że miał być budowany nowy gmach muzeum na przykład. Mniej więcej tam, gdzie dziś jest ten parking przy 3 maja. Tam był projektowany nowy gmach Muzeum Miejskiego, ale wszystko pierwsza wojna niestety zniszczyła te plany. Także widać, jak tutaj aż prosi się o to, żeby były dalsze kamienice, prawda? Ale to już niestety się nie stanie. Wracając do hotelu, tak jak dzisiaj miewamy te ogródki przed hotelami, to tutaj też był taki ogródek i przez całe międzywojnie takowy był. I teraz poprosiłabym Bogdana o przeczytanie fragmentu właśnie a propos tych przyjęć. Tak, czy członkowie mają iść na przyjęcie organizowane przez Radę Narodową, czy też na przykład pojechać do Morawskiej Ostrawy, gdzie tak cudowne są przyjęcia. Oni mówią tam, jakie tam było menu w Morawskiej Ostrawie. To nie to, co w Cieszynie, nie. Ale przeczytamy kawałek fragmentu o przyjęciu w Cieszynie. W sobotę, 14 marca o godzinie 20 w hotelu pod Jeleniem odbędzie się impreza, na którą mamy zaszczyt zaprosić Komitet pod patronatem Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Zaproszenie oczywiście w języku francuskim. Zgromadzenie było całkiem udane. Zaproszono hrabiego i hrabinę Larisz oraz hrabiego i hrabinę Thun wraz z rodziną. Było także wielu notabli i arystokracja krakowska. Towarzystwo po przyjęciu przez generała i panią Latynik zasiadło do kolacji przy stolikach ustawionych wokół sali. Wina, likiery i przystawki zadowoliłyby najbardziej wymagającego smakosza. Po kolacji usunięto stoły, a orkiestra, która podczas posiłku grała hałaśliwą i patriotyczną muzykę, przeszła do delikatnego i sennego walca. Na parkiet wyszła jedna para, po niej następna, a po chwili już cała sala oddała się tańcom. Madame, pewnego dnia mój ordynans podał mi swój adres jako Cieszyn Polska. Musiałem go przestrzec, aby nie ingerował w ten sposób w sprawy wysokiej polityki. A czyż mnie są w Polsce, panie? Zapytał zaskoczony. A oni nie wszyscy Polacy? Są, Paker. Odpowiedziałem. To jakimże sposobem mnie są w Polsce? Paker, zacząłem,
Widzisz tego grubego faceta na ulicy, który ani chybi zostanie kiedyś powieszony? On jest Niemcem. Może więc jesteśmy w Niemczech? Nikt nie wie, gdzie leży Cieszyn. Ty nie wiesz. Ja nie wiem. Nikt nie wie. Tak, to ten też bardzo dużo mówiący fragment. I co gorsza, te czasy wojny polsko-czechosłowackiej i potem komisji plebiscytowej to było jeszcze, bym powiedziała, wojna swoją drogą. Natomiast ten cały czas, kiedy komisja była w Cieszynie, to są jeszcze czasy takie spokojne w porównaniu do tego, co miało dopiero nadejść. Kiedy ogłoszono przygotowania do plebiscytu, to dopiero zaczęły się czasy straszne dla tej ziemi. I powiem Państwu, że to będą Państwo mogli zobaczyć na wystawie, która będzie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego końcem miesiąca. A niech zapowiedzią tych strasznych czasów okresu plebiscytu będzie to zdjęcie. Także jak komisja jeszcze na te bankiety i na te rauty chodziła, to potem tak wyglądały ulice Cieszyna. To jest 23 kwietnia 1920 roku, a tę historię już zobaczą Państwo na wystawie. Dziękuję bardzo. Tak, ja bych poděkoval Ireně French za pěkný referát o dobách, kdy Těšín opravdu byl centrem nebo jedním z center evropské politiky a kulturního života, který přesahoval význam těšínského regionu. My se dostáváme na nakonec dnešního křtu a samozřejmě musíme teprve tu knížku pokřtít. Já bych ale ještě využil této chvíle a pozval vás tedy na tu avizovanou výstavu, která bude mít vernisáž, tuším, že 27. února tady toho roku, už historik musím vždycky říkat i ty roky, ale samozřejmě letos, takže určitě všichni jste zváni a tato výstava nazvaná Léto 1920 se právě bude věnovat patrně té nejsmutnější epizodě v těšínských dějinách, epizodě příprav na plebiscit. Já bych také využil této chvíle, abych poděkoval všem mým spolupracovníkům, kteří se podílejí na projektu Těšínské Slezsko, který tedy vede Slezská univerzita v Opavě společně s Muzeem Šlonska Těšinského. A když budeme konkrétně se bavit o této knize, tak bych velmi milé rád poděkoval právě ředitelce Muzea Šlonska Těšinského, paní magistře Ireně French, která překládala z anglického originálu do polského jazyka Rojovy paměti. Dále bych rád samozřejmě poděkoval našim spolupracovníkům v Británii, především doktoru Jimu Beachovi z univerzity v anglickém Northamptonu, který nám pomáhal při tvorbě poznámkového aparátu a zjistil spoustu zajímavých detailů, které jsou zakomponovány právě v těch poznámkách v této knize. Dále bych poděkoval Ianovi Dielovi synovci James Alexandra Roye, protože on nám dovolil znovu vydat tuto knihu a samozřejmě byl velmi rád, že jsme se rozhodli k tomuto kroku. No a v neposlední řadě také ta krásná obálka, kterou můžete vidět, tak je prací Michala Hmira, našeho grafika, který nasázel text a tvoří nám celou tu grafiku, nejenom té knihy, ale celého projektu. A málem bych zapomněl také na Vojtěcha Švěnce, pracovníka teď už Muzeum Šlanska Těšinského, který nám pomáhal s redakcí tedy té polské části a také se podílel na tvorbě poznámkového aparátu. Takže já bych teď poprosil Irenu French, jsem na pódium, zároveň naše uniformované účastníky křtu, kteří na sobě mají jednak uniformy československých legií. My jsme tady samozřejmě, aby to bylo paritní, chtěli i uniformované polské vojáky, ale bohužel ty se nám nepodařilo sehnat, takže tady máme československé legionáře. Není to žádný konstrukt, ale takový skutečně byli součástí té komise jako tlumočníci. Minimálně víme o tom Vojtěchu Vítkovi, který by tedy zde pobýval v té francouzské uniformě modré. Takže tak to vypadali vlastně francouzští vojáci za velké války a také českoslovenští legionáři sloužící na západní frontě. Nalevo pak vidíte italského legionáře v té zelené uniformě, tak to vypadali i italští vojáci, kteří v roce 1920 v rámci praporu Montebaldo přijeli na Těšínsko a snažili se zde zajistit klid a pořádek během toho neklidného plebiscitního období. No a uprostřed máme vojáka oděného do britské uniformy, který nám
Šmankute, pardon, který nám bude držet knihu, protože James Alexander Roy byl příslušníkem britské armády, proto právě britská uniforma. Tak já předám Liber Primus právě našemu britskému vojákovi, budeme dělat, že je to třeba tato. Tomášu, to já ještě jedno slovo. Prosím. To já myslím, že ponieważ tvoja energia i tvoje pomysły były niesłychane, to já proponuję, żebyśmy tylko na moment tobie podziękowali i zaklaskali ci, dobrze? Naprawdę, bo dzięki tobie to się wszystko dzieje, cały ten projekt i ta nasza konferencja. I to jeszcze tylko wspomnę, jeżeli Państwo mają ochotę na wysłuchanie 22 referatów o tym, jak wytaczano granice po pierwszej wojnie, proszę wejść na YouTube, na kanał Muzeum Śląska Cieszyńskiego i tam Państwo mają 22 referaty z konferencji sierpniowej, która była częścią tego projektu i teraz wystawa, także dziękuję bardzo Tomaszu, tobie. Já také děkuji. Byla to společná práce a jsem velmi rád, že se nám daří dělat tyto mezinárodní projekty a vyrovnaně psát, tedy objektivně o té naší společné historii. Takže děkuji i tobě, Ireno. Tak, předávám tedy Liber Primo a máme tady dvě tekutiny, kterými budeme křtít. Tady je první tekutina. Zde jsem dneska ráno nabral vodu z řeky Olzy, protože to je řeka, která dneska pojí obě části Těšínska, jak tu českou, tak tu polskou, takže se mi zdá symbolické, aby jsme ke křtu využili právě tuto vodu z řeky, která pojí naše obě části Těšínska. Předám tedy Ireně a já si dovolím křtít druhou tekutinou. Irena už třímá Slezskou řeku, já třímám Skotskou řeku. V nejmenované palírně ve Skotsku byla vyrobena tato whisky a většina skotské whisky právě je vyráběna z různých řek, které Skotsko protínají. Tato konkrétně tedy byla vyrobena z potučku pytlí, který se nachází vlastně na počátku skotské Vysočiny, takže kdybyste putovali z Edinburgu na sever do oblasti Cairngorm, z největšího národního parku, tak byste jeli přes městečko Aberfeldy, kde byste si mohli koupit tuto whisky. Takže tady máme vlastně Skotskou řeku a tady máme Slezskou řeku. Ono víte, Skotové mají takové pěkné přísloví, často tam prší, je to přeci jenom ostrovní stád, ale oni si z toho nic nedělají. Oni říkají, dnešní déšť, to je zítřejší whisky. Takže já bych teď poprosil Irenu, aby přistoupila tady ke knize, já taky, a odběde se tedy ten slavnostní akt křtu. Tak, kniha byla pokřtěná, já všem účastníkům děkuji za účast na našem křtu, na této krásné události. Doufám, že si odnesete mnoho krásných chvil při četbě této knihy, které je vám k dispozici, takže za malý okamžik se všichni budete moct vydat do zadní části, za bufet, kde máme pro každého z vás připravený výtisk. Kniha, jelikož vychází v projektu, tak je neprodejná, nic nám nemusíte platit. My jsme velmi rádi naopak, že jste přišli, že jste sdíleli tento okamžik s námi. A já tedy za Slezskou univerzitu se s vámi loučím a přeji příjemný zbytek večera. Nevím, co s tím. To já również bardzo Państwu dziękuję i wszystkich zapraszam, może nie wszystkich naraz, to byśmy tak covidowo nie, to jeszcze niech Państwo się czegoś napiją, a tam z tyłu będziemy tę książkę każdemu Państwu z Państwa dawać. Dziękuję bardzo za przybycie na dzisiejszy wieczór.